Chciałem Państwa bardzo serdecznie powitać w imieniu dyrektora naszej placówki Andrzeja Zaleby, całego naszego większości żeńskiego personelu i mojej skromnej osoby. Powitać na wernisażu mojego kolegi sympatycznego Jacka Wartowskiego. Została pod tytułem tajemnicza Nie będę się bardzo od razu powiem, czyli nie będę bardzo zgadywał tam tutaj troszeczkę pole do popisu naszemu artyście dzisiejszemu. My się z Jackiem znamy już nie wiem od ilu lat. Z tego co pamiętam, to zawsze był blisko natury, zawsze lubił gdzieś prowadzić trochę takich samotnika, oczywiście w cudzysłowie. Wiem, że pływa też, uwielbia pływać i też samotnie, z przyjaciółmi. To jeszcze wam pewnie Państwu opowie. Ja się bardzo cieszę, że się udało tą wystawę zorganizować, bo to nie jest tak, mi się wydawało, że to jest proste, ale jednak do końca nie jest takie proste, bo trzeba jednak czasu. Ja tu musimy się zastanowić, co wystawić, czego nie wystawić, bo tego jest naprawdę z tylu lat, to jest tego multu. Z mojej strony ja bardzo serdecznie chciałem Państwu podziękować, że zechcieliście poświęcić ten piątkowy wieczór, spotkać się z tajemniczą Wisłą, spotkać się z twórczością fotograficzną Jacka. Liczę też na to, że za jakiś czas spotkam się z inną też twórczością, nie fotograficzną, Panie Jacku. Lubię swoją szpilicą. Szpilicą również. Bardzo chętnie poznamy tajemnicę tej naszej najbliższej rzeczy, bo tak naprawdę, no cóż, walka to jest nasza piwnica. Dzisiaj spotykamy się po to, żeby pooglądać, podziwiać podróże pana Jacka Wisłą, nie naszą, bo najbliższą, naszemu sercu rzeką. Jacku, dla ciebie kwiaty i gorące pozdrowienia. Korzystam też z okazji, serdecznie dziękuję Sławkowi za to, że podejmuje trud organizacji tych wystaw. Jak widać, z fajnym skutkiem, bo co jakiś czas mam okazję spotkać się w bardzo sympatycznym, miłym gronie i podziwiać, co też jest ważne, lokalnych naszych artystów. Pokazywać i promować, jak po dzisiejszym wernisażu też zaprosimy szkoły do tego, żeby odwiedziły dworek, żeby zobaczyły, jak przepiękna jest sąsiednia nasza rzeka, czyli Wisła. No i chciałbym zaprosić na Wisłę. Te zdjęcia powstawałem w zeszłym roku, chyba 5 lat. I to dzięki przyjacielowi, żeglarzowi Robertowi, który razem pływa na wodę. Nie mogę powiedzieć, to ja pływam dzięki Jackowi. Pływam tylko towarzysze. Myślę, że chciałem pokazać Wisłę, jako że uważam, że Wisła jest bardzo blisko Warki. Proste linii 12,5 km. Wiszewie, najbliżej. Ale mamy jakieś około 15 km linię Wisłę. Czyli od ujścia Pilicy aż do Konar to jest nasza rzeka. Także może mało się kojarzy u nas, że mieszkamy na Wisłą. Oprócz tego tutaj mamy według mapy geodezyjnej Wyspę Warecką, której w zasadzie chyba już nie ma, ale będzie dalej jeszcze. Będzie nowa rosła. Bo ta rzeka przybiera i zabiera piasek, także zapraszam na Wisłę. Należy wyspa do gminy Warka. No, nie wiemy, że muszą Państwo jechać wyspę. Jechać na wyspę. Warka ma wyspę swoją. A nazwę ma jakąś? Warecka. Wiadomo. Ona się znajduje mniej więcej jak pod Górzyce. Między Ostrówkiem a Górzycami. A jak tam z gruntem jest, można jakiś pomnik postawić? No przecież chodzi jeszcze o piaski. Piaski ruchome, piaski. Ale słupki możemy postawić graniczne. Gminy, słupki graniczne postawić możemy. Czyli musimy się wybrać. No bo tak się przyglądam, Jacku, nie napisałeś tam, tu byłem. Nie. Ale ślad na pewno zostanie. Myślę, że nie on to robi.
na pewno. No może jeszcze powiem, pokażę właśnie. A tutaj jest Stupilica. A tu rzeka płynie do morza. Do morza. Tak. Tu jest bardzo niski poziom wody. Najniższy chyba jakiś w ciągu 10 lat, albo nawet 90, bo 600 metrów na wskaźniku. A sama wyspa ma wysokości 6-7 metrów piachu z drzewami. Także jak przybór jest i 8 metrów wody i zabiera wszystkie drzewa. Zresztą tam Państwo zobaczą, jak zabiera drzewa i wyspy. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Aż człowiek by się dosiadł. No, to jest po prostu genialne. Bardzo mi się podoba właśnie takie jest. Coś... Leżałem tam nawet za tym. Na samolotu to dwie ręce do góry, to jest potrzebuje pomocy, nie? A jedna ręka w górze to jest pozdrowienie. Jestem zainteresowany, zachęcam Państwa do nowych, 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 now